historii każdej partii są momenty chwały i chwile klęsk. To jest oczywistość. Mówię to dlatego, że sukces możemy docenić wtedy, kiedy wiemy, jak smakuje porażka. Jestem przekonany, że w ponad 20-letniej historii Unii Polityki Realnej to właśnie nadchodzące wybory staną się przełomową chwilą, która pozwoli nam przypomnieć sobie, jak smakuje zwycięstwo, jak smakuje sukces. Ktoś może zapytać, czy właśnie po to po raz kolejny stajecie w wyborach z nadzieją na wygraną? Czy dlatego, że liczycie na eurodiety, na apanaże, na polityczne i finansowe profity, które wynikają z tej władzy? Czy my, jako Unia Polityki Realnej, zmieniliśmy front? Odpowiadam nie. Po 20 latach członkowie i sympatycy Unii Polityki Realnej, którzy ciężko pracowali, poświęcając czas, pieniądze, niejednokrotnie dobro życia rodzinnego, swoich najbliższych, poświęcali je, aby dzisiaj sprzeniewierzyć i się temu, w co wierzyli i w co walczyli? Nie. Nie dla pieniędzy idziemy tam. Nie dla sławy i nie dla władzy. Unia Polityki Realnej istnieje, jak już powiedziałem, ponad 20 lat i z uporem powtarza to samo. Wolność, własność, sprawiedliwość. Za wszelką cenę. Nawet za cenę przegranych kolejnych elekcji. Czy to nie najlepszy dowód, że nie władza i pieniądze, nie salony i sława, ale właśnie zasady, idee i to, co nas zobowiązuje. To jest dla nas najważniejsze. A dlaczego zasady i idee? Bo dobrobyt, pomyślność obywateli nie mogą być zbudowane na gruncie fałszu i zakłamania. Zakłamania i oszustwa. Zwłaszcza politycznego i zwłaszcza na szczeblach władzy. Traktat to nieodwracalny wybór drogi w złym kierunku. Polacy wielokrotnie pokazywali swoje przywiązanie do wolności. Żadna zaś wolność nie rozwinie się w warunkach rozrastającej się ponad wszelką miarę biurokracji. Wiemy, jak ważna jest współpraca między narodami Europy, ale ważne jest też i wiemy o tym, że Polska chce pokazać te zmiany lepsze niż rozbudowany traktat. Klucz do sukcesu gospodarczego w Europie to wolny rynek i wolny handel to Europa narodów. Wierzymy, że polskie władze są w stanie zrozumieć lepiej własnych obywateli niż rząd Unii Europejskiej, Komisja Europejska czy Rada Ministrów Europejskich. Suwerenność, bo o niej mówimy tutaj w kontekście traktatu lizbońskiego, to własna armia, to możliwość prowadzenia własnej polityki zagranicznej. Suwerenność nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Najprościej jest przetłumaczyć to na hasło nic o nas bez nas. Suwerenność Polski musimy sami bronić. Ponieważ Unia Europejska nam, choć otwiera granice i dała Polakom nowe możliwości, zdaje się coraz bardziej zmierzać w ślepy zaułek. Suwerenności nie da się po prostu tak zapisać, bo sprowadza się to tylko wtedy do pustego hasła. Suwerenność trzeba wywalczyć. Zdrowej gospodarki i ochronie wartości pragniemy nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy. Zatem apeluję do wyborców, zostańcie przyjaciółmi wolnego rynku, niskich podatków w Polsce i w Europie. Uwolnijmy naszą przedsiębiorczość. Uwolnijmy się od biurokracji. My niesiemy Europie wolność. Dziękuję. Koleżanki, koledzy, to wasza zasługa też. Dziękuję wam.